Jechaliśmy z Olsztyna trochę was rozgrzać przed resztą wieczoru. Słuchajcie, no myślę, że tutaj możemy prosty deal zastosować. Zróbcie rozpierdol pod sceną, my zrobimy rozpierdol na scenie. Myślę, że jako pierwsza kapela mocne 30% jak z siebie damy, to będzie akurat. Chwilka, moment jeszcze. Gdzie są skarby? Gdzie jest Radek? Gdzie są skarby? Ja tu jestem. A, nie, ty, nie ma skarby. Zapierdolać! Nie pytaj się, gdzie ta pałka trafia. Albo po prostu powąchaj ją po gigu, to zgadniesz. On siedzi w komputerze. Dobra, Białystok, pierwszy numer. To co, na drugą nóżkę? Następny numer! Słuchajcie, zanim trzecia nóżka, bo tak zaczęliśmy z buta jak wieśniaki, ale jesteśmy z Olsztyna, to można nam wybaczyć. Nie to, żeby romantyczny wieczór był taki. Dzięki wielkie dla ekipy Hogot za zaproszenie. Jesteśmy już tutaj drugi raz, nie jako karnis, ale jako koneserzy wspaniałej muzyki. Kurwa, nie wiedziałem, że tyle was tu jest. Naprawdę, kurwa, jest w pizdu ludzi. Zajebiście, dzięki wielkie Hogot. I wszystkie ekipy, które tutaj dzisiaj przyjechały. Yeah!
ten numer nazywa się... Furia aka polska chujnia. Że właśnie o to nam chodziło, chyba, nie? Thank you.
Rostock! Następny numer. Pierdolec. Słuchajcie, generalnie słyszałem, że taki jest problem z pierwszymi kapelami, że jak ktoś się spóźni 15 minut, no to niestety set go ominie. No my chyba jedziemy na rekord. Ile tam dzisiaj wyjdzie? 13 w porywach? Ale chuj. Nawet drugą płytę. A, z naszej drugiej płyty, z platynowej płyty Radia SK, no dobra. Następny numer. Swoje zajęta ja wolę go. Dzięki Ryjo, Białystok, zajebiste miasto. Chwilka, momento, bo problem techniczny. Słuchajcie, następny numer opowiada o ciężkiej miłości, czyli chyba kurwa o każdej. Nie wiem, nie znam się na tym. W każdym wypadku następny numer. Dawno.
Dzięki! To była ciężka miłość. Do kogo? Słuchaj, zinterpretuj to jak chcesz. My to po prostu tutaj zostawiamy. Dobra, Wejdermaniak, z racji tego, że jesteśmy z Olsztyna, to właśnie, kurwa, totalnie wam nie zagramy kolegu Wejdera. To nie szyma, to nie będzie. Numer Wejdera to jest numer, który u nas roboczo nazywa się Wejder. Przerwa na arbuza. Słuchajcie, generalnie to do tej pory byliśmy power duo, ale Bombel akurat, kurwa, miał wolny weekend i był w miarę, podkreślam, w miarę wytrzeźwiany i kurwa przypamiętał się z nami. Powiedzieliśmy mu, że zrobił z 20 pompek przed wejściem na scenę, ale to chyba chuja dało. Coś tam się miota. No miał dźwigać na ręce, kurwa. Ty, ale to piwko to oddaj tutaj, koleżko sympatyczny, bo to moje jest akurat. Słuchajcie, bez pierdolenia. Następny numer.
Koniec? Nie no gdzie, no bez przesady. Mamy stoper odpalony, 13 minut musi być. Te, ale tak się krzyczy na koniec, a my jeszcze nie idziemy. Do chuja batona. Jeszcze dwa. Kurwa mać. Co za szybka publika. Następny numer nazywa się Jebana Melina. Dobra, teraz to już kurwa nie są siupy. Ostatni numer, słuchajcie. Nie pierdolę, ale nie zapowiem jaki. Może ktoś z Białostoczan zgadnie. To nie będzie ten numer, Aleksik. Dzięki bardzo. Przed wami trzy zajebiste ekipy. Zły Pan, Romantyczny Wieczór i Hogo, czyli gospodarzy imprezy. Dzięki! Pokaż dupę! Pokaż dupę! Pokaż dupę! Pokaż dupę! Bąbel wymięk! Yeah, we're going up.